Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Tym razem chcę Wam przedstawić małą niespodziankę. Coś fajnego udało mi się wyszukać w czeluściach mojego serwisu. A jest to m.in. opakowanie tranzystorów Teva. Oryginalne. Nosi nazwę TG50 ze znakiem jakości. Jest tutaj chyba 100 sztuk, ale niestety napis jest nieczytelny już. Jest to oryginalne opakowanie. Nie wiem, czy w tej chwili znajduje się 100 sztuk w nim, ale na pewno są jeszcze oryginalne, nielutowane. Proszę, tak to wygląda. Wsuwane opakowanie. W środku coś takiego. A w środku mamy takie małe kopertki. Zostały już w sumie 3, a z tego co wiem było ich 5. Oczywiście oryginalne, zapakowane, zalakowane. Teva, przedsiębiorstwo państwowe, Warszawa, ulica Komarowa 5, tranzystor TG50. 1 lipca 1970. Ilość w opakowaniu 10. Takich opakowań mam tu akurat 3. Dwa są jeszcze oryginalnie, jak widzicie, zamknięte, nieotwarte. Jedno mam otwarte, ponieważ już kiedyś korzystałem z tych tranzystorków w naprawie jakichś urządzeń, starych urządzeń. Z jednej strony mogę Wam pokazać, sobie się ma rysik, o. Z jednej strony znajduje się 5, z drugiej strony kolejne 5. One są wsunięte w takie kieszonki między sobą, papierowe, żeby nie wypadły. Fajne rozwiązanie. Są to już nowsze tranzystory, o. Nie te starsze, tak zwane UFO. Klasyczne, metalowe. Główka tranzystora wygląda, powiedzmy, jak od tranzystorów BC211, 313. Nosi oczywiście nazwę TG50. Pewno widać, proszę. Ze znakiem jakości. Teva. Czyli w tym opakowaniu było 50 sztuk. No niestety słabo to widać. Jest 50, tak. 50. Zostało mi ich w tej chwili 30. Są to, mówię, oryginalne tranzystory. Proszę, 1 lipiec 1970, TG50, kontrola jakości. Tak się prezentuje opakowanie. Tak, kartonik. Nowe napisy słabo już są widoczne. Tutaj jest model TG50 ze znakiem jakości. Tutaj pieczątka znaku jakiejś kontroli. Tak to się prezentuje. Są to kolejne moje skarby z czeluścia serwisu. Macie okazję je zobaczyć, jak wyglądały oryginalne tranzystory, które szło zakupić w sklepach elektronicznych w tamtych czasach. A mi się udało zakupić na naszym polskim Allegro. Jak się Wam podobał filmik i chcecie więcej takich filmików, subskrybujcie kanał, łapka w górę, zostawcie pozytywny komentarz. Do zobaczenia kolejnym razem z kolejną ciekawostką, którą mam już tu w zanadrzu. Tak więc wpadnijcie niebawem. Pozdrawiam, hej!